353 projekt Komisji Infrastruktury. Proszę bardzo, tak, proszę Państwa, uchwała kolejna, montażu ustaw drogowych ostrzegawczy na terenie 93. Proszę Państwa, jest tu do pisania, ponieważ no, nie znalazło się w preambule jakiegoś tego zapisu, natomiast w drugiej części uchwały odczytam w paragrafie pierwszym i wtedy będzie wszystko jasne. Zwracam się do prezydenta miasta Krakowa i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o montaż lustrzeń drogowych ostrzegawczych na wprost wyjazdu z bloku Ładu 70. Na trzymaniu Tymajora z ulicą Sudowską, na trzymaniu Zastawa z ulicą Marcowa, na ulicy Ślicznej naprzeciwko wjazdu z osiedla Śliczna 30-32, przy wyjeździe z bloku pilotów, 81, skrzyżowanicy ulicy Żuławskiej i Środkowej, na skrzyżowaniu ulicy Swojskiej i Rozmarynowej i na ulicy Ugorek przy wyjeździe Sięgacza do bloku Ugorek 10-20. Proszę Państwa, to są propozycje, które wpłynęły do komisji od radnych dzielnicy z rejonów działania i proponuję, żebyśmy taką uchwałę podjęli, przy czym chciałbym prosić o interwencję, jeżeli takie wnioski pójdą, żebyśmy nie usłyszeli, jak to było do tej pory, ponieważ to jest powtórzenie jakby naszych propozycji z roku ubiegłego, gdzie Zikit nam odpowiada, że nie ma możliwości. I po prostu myślę, że trzeba się w jakiś sposób spróbować uprzeć, żeby to wymusić na ich drogę. Dziękuję bardzo. Nie wiem, kto jest panem drukiem. Ja mam taką uwagę do tytułu uchwały i paragrafu pierwszego, znaczy to jest określenie lustra drogowe ostrzegawcze. Nie ma czegoś takiego, lustro ostrzegawcze. Te dokumenty ostrzegawcze wykreślić. Jeszcze też uwaga do kultury, ponieważ pojawia się, skoro mówię, skrzyżowanie Ładu Majora Sawałowskiego. A tak czasem w paragrafie pierwszym mamy mowę, pojawia się jeszcze ulica Ugonek i za nim... Zawskazane. Pani ja muszę nie przeszkadzać. Jest mowa o wyjazdach. No, że ja bym proponował, żeby na skrzyżowaniu tutaj zwykle nie zrobić tylko montaż ustaw drogowy do na terenie dzielnicy trzeciej. Na terenie dzielnicy trzeciej na wskazanych skrzyżowaniach. To pierwsza uwaga. Nie na wskazanych, a na wskazanych lokalizacjach. A czy mogę zapytać? W paragrafie pierwszym proponowałbym usunąć ostrzegawczy, natomiast bliższa prawdy byłaby taki zapis odnośnie ostatniego akapitu. I na ulicy Ugorek przy wyjeździe z Sięgacza do pawilonu między blokami Ugorek będzie się tam są dwa Sięgacze, po 10 działań. Nie. To są dwa pokoje Sięgacze. Okej. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy montażu luster drogowych na terenie dzielnicy trzeciej kropka. Paragraf pierwszy po prostu już dokładnie precyzuje, co ma być zrobione. Taka jest moja propozycja, to ja to poprawki. Dziękuję bardzo. Jak zawsze dłuższa dyskusja, to mamy jeszcze miało być, panie Stanisławie. Nie miało być nic więcej, już, przepraszam bardzo, jest wszystko to, co było zgłoszone. Panie Stanisławie, czy da mi pan skończyć? Myślę o misji, jak rozmawialiśmy, to miało być tak, żeby nie były te ulice wymienione po przecinku, bo to się komuś pomyli. Tylko każda z tych ulic, tych skrzyżowań, żeby była po myślniku, będzie wyznaczone jedno, drugie, trzecie. Tak nie zasadzie, żeby wtedy mieć jedno. A nie, to było na komisji mówione, panie Stanisławie. Nie mówię tego w jakiś sposób, żeby się wspierali, tylko tam mówię dużo. Wyraźnie i jasno będzie to, jak będziemy sobie czytać taką uchwałę, którą zapewne rada podejmie, że będziemy mieć każdą z poszczególnych tych ulic czy skrzyżowań po myślniku i wtedy wiemy, tyczy się to, tyczy się tego, tyczy się tego, a nie po prostu po przecinku, też później znowu mieć tam ulicy, tylko przecinek i połączy ulicę. Proszę Państwa, że zmierzamy do
jest to mówione, więc ja do pana Stanisława. Ale to tylko ty mówiłeś. Miałeś taką wizję po prostu o tej uchwały. Proszę państwa, no chyba umiemy czytać po polsku na miły gówno. No, nie wiem, ja nie wiem, gdzie bym się oszygał na tym na komisji, a dzisiaj je zobaczyłem na sesji. A wczoraj na komisji było w takiej formie jak dzisiaj. Taki wniosek padł, ale nikt go nie przegłosował. Zostało tak, jak jest. Przegłosowaliśmy projekt uchwały. Czy nie było na komisji? Dobrze. Drodzy państwo, czy jest zgłaszana jakaś poprawka? Nie. Czy jest jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w druku 353 wraz z autopoprawkami? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Pani Patrycjo? Nie. Nie.